O tak. Więc jak widziałeś, jak po tym upadku podnosi się i odchodzi. O tak, jak żywy, prawdziwy anioł stary. Umiesz go opisać? Precz stąd! Marnujesz mój czas! Dwudziestu ludzi widziało gościa, a nikt nie potrafi go opisać. Poza tym, że jest łysy i ma na karku tatuaż. Naprawdę myślisz, że to Hitman? To może być i zasrana wróżka zębuszka, Dorwę. Proszę pana! Ktoś to zostawił w recepcji. Dzieciak prosił, żeby dać to komuś, kto szuka Hitmana. Zapewniamy jej bezpieczeństwo. Potem ich załatwiamy i bierzemy forsę. Agencja nie ma w tym roku budżetu na oku. Mogę spytać, dokąd jedziemy, sir? No hop, na kocie południowej. Popatrzeć na śmierć legendy. Witam wszystkich. Ja nazywam się Bossman i mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny odcinek z naszego Let's Playa Hitman Rozgrzeszenie. Nasz epizodzik rozpoczyna się na sali sądowej, gdzie odbywa się dosyć specyficzna rozprawa. Następna sprawa. Dexter Industries przeciw Kevinowi Zimmermanowi. Wtargnięcie. Gdzie więzień czerpie? Wysoki sądzie, więzień miał nieszczęśliwy wypadek w celi dzisiaj rano i jest tak właśnie w drodze do szpitala. Sam sobie wbił nóż w plecy. 12 razy. Co, wyliże się? Źle to wygląda. Mocno się uderzy. Tak, postanowił na pamiątkę odbić swoją twarz na ceglanym murze. Zamykam sprawę. No, i takie rozprawy to ja rozumiem. Cóż, udam się więc do więzienia i zobaczę, co porabiają ptaszki w klatkach. Tak, plus, blues, ziomki. Siema. Agent 47 prawdopodobnie znalazł sobie nowy cel. Oskarżenie publiczne przeciw Timothy'emu Hawkowi. Tak więc dostań się do cel. Okej. Okay. Tylko teraz pytanie, jak tam się przedostać. Wyjdziemy stąd, bo tu jest pełno gliniarzy. W takim stroju raczej się tam nie dostaniemy. Tak, tutaj mamy cały gmach sądu. Tak, teren zamknięty, może coś znajdziemy, jakieś tajne przejście. Gaśnica to nie. Weźmiemy radio. Musimy ściągnąć tego policjanta, co sobie tam spaceruje i zdobyć jego mundur. To była damska toaleta, tu jest męska, tak żeby coś nie podpadło. A tu jeszcze może spróbujemy wejść, ale to za chwilę. Najpierw zostawię radio, bo postaram się zwabić tego policjanta. Tą sztuczkę już parę razy wykorzystywałem. Cześć,
Dobra. Tu się na chwilę przyczaję. Chodź, glino. O kurczę. No tego się nie spodziewałem. Czy wasza wysokość ma jeszcze jakieś życzenia? No chciałbym, żeby przyszedł policjant zamiast ciebie. Moja droga. Tak, akurat to nie było zbyt skuteczne. Spróbujemy przedostać się tędy. Tak, to jest ta kobieta. Może tędy dziś się przekradniemy. Teren zamknięty. O, to jest chyba toaleta kobiet. No, także zrobiłem niesamowity postęp. Nie no, bez sensu. Musimy ten mundur zdobyć w inny sposób. Chyba załatwię po prostu tego policjanta. Kurczę. Chciałem cichaczem strzelić mu w plecy. Ale na razie... Na razie jestem niezauważony, tak więc... Likwidacja się powiodła. No teraz się spokojnie przebiorę. Gościa schowam do szafy. Tak, za mundurem, panny sznurem. Teraz próbuję się udać na tą salę sądową. Ja cię przypadkiem gdzieś nie widziałem. A może u baby? No w tym stroju raczej powinno mi się udać spokojnie przejść. Ups, 4 punkty, z których jestem obserwowany. Dobra, na razie idzie wszystko pięknie. W porządku. Ups, to jest jakaś karta potrzebna, której nie mam. Tak, wejdziemy sobie przez... To jest chyba magazyn dowodów. Tak to przynajmniej wygląda. Tak, ale nic tu nie ma, żadnej karty dostępu. A to mnie nie interesuje. Wejdziemy sobie jeszcze na... Do tego pomieszczenia, może tu gdzieś będzie jakaś karta leżała. No też nic nie widać, sama amunicja. Broń. No to nieciekawie. A, tu jest jakaś kratka jeszcze wentylacyjna. Dobra. No mam nadzieję, że teraz ta kratka nie będzie prowadziła do kibelka. Tak, i to jest chyba to miejsce... do którego można się było dostać za pomocą karty, a my po prostu przeszliśmy sobie innym sposobem, także pięknie. No to witamy w celi więziennej. Teraz nie wiem, czy w tym mundurze mogę sobie tu swobodnie spacerować, czy raczej będę musiał się przebrać. Co się będzie wiązało z kolejną eliminacją. Tak, tam mam iść, dobra. Może tego gwiżdżącego pajaca uciszymy. Tak, policyjna pałka. Nie, pałować dzisiaj nikogo nie będziemy. Nie, tego gościa załatwię. O, w porządku, w porządku. Postaram się pięknie strzelić w plecy. Znowu mi się nie udało, kurczę.
Tak, no troszeczkę inne przebranie, ale może będę bezpieczniejszy. Tak, gdzie by go tu schować? Za bardzo nie ma gdzie. Ale tego tu zostawimy. Tak, ten jest akurat zajęty swoimi sprawami. Co my tu mamy? Jest coś ciekawego? Nie, nic nie ma. Mam nadzieję, że drzwi będą otwarte. Tak jest, dobra. Do wody, no oczywiście zabierzemy. No pięknie. Koleś nas nie widzi. Pewnie czyta Playboya. Znajdź Wiktorię. Chłopcy, nie bądźcie dla niego zbyt surowi. No i znowu widzę nowe umundurowanie. Nie możesz mi tego robić. Znam swoje prawa, znasz moje lewa. Kurczę, w tej celi kogoś nieźle maltretują. Tak, tego bym musiał zdjąć. Chociaż to jest troszeczkę niebezpieczny ruch z mojej strony. Tak, tu się chłopaki bawią. Także nie będę im przeszkadzał. Tak, nigdzie nie mogę wejść. To przejdę. Tak, tu widzę, jest jakiś włącznik, ale go pilnuje jakiś koleś. Kurczę, na zewnątrz też jest parę osób. Tak, tu nikogo nie ma. A teraz się postaram mu strzelić w plecy. Może to zrobię w sposób niezauważony. No mam nadzieję, że teraz się uda, bo... Pięknie, dobra, idealnie. Szybko się przebiorę. Jest akurat nawet skrzynia, do której można kolesia schować. Fantastyczne miejsce. Dobra, teraz sobie otworzymy bramę. Bardzo przyjemna misja. Pamiętasz kazety jaki? To tak samo. Ulica to taka niby kazeta. Wkładasz i... Nie! Wciskasz przycisko. Działa? Tak, młot, nie? No raczej będę musiał przejść obok tego kolesia. Tam jest wyjście, dobra. Tędy przejdę? Nie. Tu jest drabina, okej, okay, skorzystamy z drabiny. Mimo wszystko wolałbym ich wszystkich ominąć. O Boże, koleś dostaje w pierdol, bo źle zaparkował. Tak, tam jest wyjście. No, żeby ta misja była tak prosta. A, jednak. To jest coś łańcuchem skute. Pewnie będę musiał jakiś klucz zdobyć. Łańcuch wygląda na słaby. No to może uda nam się go zestrzelić. Mamy w końcu broń z tłumikiem. Tak jest, no, proszę bardzo. Prawdziwy ze mnie MacGyver.
tu nic nie ma. Nie no, tam raczej do tej dziury wchodzić nie będę. Bo tu od razu mam wyjście. Pamiętam, gdy byłam w twoim wieku. Boże! O, widzę, trafiłem na kolejną fantastyczną imprezę. Proszę bardzo! Załatwiony! Może jeszcze chcesz, to się upewnimy, że porządnie cię przysmażyło. Siemanko, Dexter. Żadnych problemów. Tylko jakiś łysy pojeb. Mówiłem, że jestem... Dobra, kochani. W tym odcinku to już wszystko. Tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się.